No mogę wziąć gitarkę, na przykład nie wiem, czy ona stroi, zobaczymy, czy to działa. A jak już będę dobrym człowiekiem, niczego nie będę się bał. I wszyscy dalej znają i śpiewają. Państwo zniszczę, taką siłę będę miał. Bogusia piosenki są szalenie polskie, szalenie proste, mówiące o miłości. Jakieś 7 lat temu już wpadli na ten pomysł i Bogu dzięki, że nie zadzwonili, bo byłem w trasach koncertowych ze swoimi piosenkami. Jakby zadzwonił, to bym go pogonił. Dokładnie uderzył w punkt, kiedy właściwie się wycofałem, że tak powiem, z rynku. Że tylko, tak jak mówiłem, autorskie piosenki, będę sobie śpiewał to, co chcę. Franz zadzwonił, stukałem się w głowę, czyś ty oszalał, chłopie, po prostu. Ale skoro dzwoni, to znaczy, że jest coś na rzeczy. Nie należy tego lekceważyć. Jeżeli ktoś dzwoni do ciebie i potrzebuje cię, musisz iść. I pomyślałem, że tacy artyści i twórcy jak Boguś powinni dalej istnieć w świadomości polskiego społeczeństwa, ponieważ to są naprawdę piękne piosenki. Ty się śmiejesz, a ja w to wierzę. Moja wiara to wszystko, co mam.